I tam przyjeżdżają ludzie, którzy chcą zobaczyć, co różni ludzi bogatych od, od ludzi niebogatych. Ich poziomem startowym jest poziom końcowy ich często ich rodziców. Czyli jest o wiele łatwiej być lekarzem, jak się ma e, rodziców lekarzy, bo to jest coś normalnego, bo z tego poziomu startujesz. To jest oczywiste, że nim będziesz. A ciężej się rządzi tymi, którzy mogą powiedzieć że dzisiaj mieszkam tu, to mieszkam tam i biorę pieniądze, wyjeżdżam stąd i jak Wam się nie podoba, to naraz. No nie będę płacił do podatków, tylko gdzieś indziej. A o czym marzy Daniel Siwiec dzisiaj? Dzień dobry, cześć. Czas na odcinek o edukacji, marzeniach i rozwoju osobistym. Bardzo lubię zdanie, że marzenia się spełnia, a że nie marzenia się spełniają. Jestem ciekawa, jakie Daniel ma zdanie na ten temat, ale zanim o tym, to powiedzmy, o czym marzyłeś, jak byłeś dzieckiem? Ja marzyłem, pamiętam jak byłem dzieckiem, marzyłem o tym, żeby mieć swój samochód, żeby móc mieć sprawczość nad tym. Bo ale jak... jaki samochód? To była jakaś marka konkretna? Nie, to Był taki mały peżocik, który mi się podobał wtedy, pamiętam i marzyłem sobie, że nie w sobie, jak miałem tam około 10-12 lat, to sobie nie będę jeździł. No wiadomo, że czasy się zmieniły, samochody się zmieniły, ale chciałem mieć ten samochód, bo samochód był... Czymś dla mnie takim, że na, lekko naciskasz, on szybko jedzie, nie musisz pedałować. Jak to, nie musisz dużo energii wsadzać w to, żeby on jechał. Także to o tym marzyłem. I też um, marzyłem o tym, jako dziecko, że kiedyś będę miał swój wieżowiec i na tym wieżowcu wyobrażam sobie wieżowiec, w którym sam mieszkam, że to będzie mój wieżowiec. Postawię obok tego wieżowca inny wieżowiec i... Trochę jak Donald Trump. Trochę jak Donald Trump, tak. Trochę, trochę blisko mi do Trumpa. Kiedyś byłem na takim spotkaniu e, w Polsacie i tam mieliśmy robić taki projekt i, i pamiętam, oni na, napisali tam, że godzina 11 spotkanie z polskim Donaldem Trumpem, czyli ze mną, tak. E, to było takie śmieszne akurat, bo mieliśmy program który też Trump realizował w Stanach i hmm. myślę, że jakby wtedy Trumpa nie znałem, ale marzyłem o tym, tak, czy będę miał helikopter to nie jest kwestia czy będzie na to stać, tylko czy zdecyduje się go kupić. A jak ewoluowały te marzenia na przestrzeni lat, czy jak już miałeś te 22 lata byłeś człowiekiem już, który podjął pierwszą pracę, hmm. dalej marzyłeś o tym, żeby mieć samochód i wieżowiec? Nie, to już jakby było w zasięgu, jak do osoba, prawda ale ja wiedziałem, że chcę czegoś więcej i jak... Hmm, ale nie wierzyłem w siebie nigdy tak, że kiedyś chciałem być bogaty zawsze, ale nie wierzyłem, że mi się to uda i że uda mi się z takim skutkiem. Wiedziałem, że jestem w stanie zrobić więcej, że stać mi na więcej, i im bardziej, im więcej tego robiłem i lepsze osiągałem rezultaty, tym sięgałem po więcej. Tym po prostu ten horyzont mi się coraz bardziej rozszerzał. A o czym masz już dzisiaj? A dzisiaj dzisiaj marzę o takim balansie. O tym, że mógł powiedzieć, że dobrze, to to jak robię w jakiej skali, w jakim tempie, to mi to odpowiada. No i Dzisiaj cały czas balansuję i staram się to życie prywatne połączyć z pracą. Myślę, że podjąłem pewne decyzje, bo podjąłem takie decyzje, że pewne rzeczy eliminuję na przykład ze swojego życia pewne projekty, które są dochodowe, które są fajne wyciąłem na. na przyszłość tych, które są jeszcze nienarodzone, które jeszcze się tworzą, żeby zrobić coś nowego. Więc na przykład ja do tej pory organizowałem warsztaty slipów furtowych, deweloperki i slipów yy, i postanowiłem, że w tym roku robię ostatnie szkolenia z warsztatów slipów furtowych i z deweloperskich. Mimo tego, że przychodzi na nie mnóstwo ludzi i są mega zadowoleni, to muszę zrobić miejsce na coś nowego, na jakieś nowe projekty, na nowe biznesy, więc czasami trzeba się pożądać ze starymi, żeby pójść dalej. No właśnie, nowe projekty, nowe biznesy, jakie plany na przyszłość? Stradzisz? Zdradzę. Mam jestem właścicielem funduszu Siwitz Capital, czyli tej spółki, która inwestuje we flipy moich absolwentów i zamierzam jakby tą firmę zwielokrotnić, doprowadzić do tego, żeby ona za jakieś 3-4 lata była wyceniana w okolicach 100 milionów złotych i wprowadzić ją na giełdę. Jeżeli chodzi o te marzenia, bo mówiłaś o tym, że jak byłeś małym chłopcem, wizualizowałaś sobie, że będziesz właścicielem tego wieżowca, mm -hmm. czyli możemy powiedzieć, że te wizualizowanie sobie marzeń daje nam taką namiastkę tego, że kiedyś będziemy to posiadać. I jestem ciekawa, co byś powiedział teraz ludziom, którzy są na początku swojej drogi, dla których te marzenia wydają się odległe. Mm -hmm myślę, że powinni marzyć z takim poczuciem, że to jest możliwe. Bo to, czy coś jest możliwe, nie zależy od, od tego czegoś, czy od innych, tylko głównie od nas. Jeżeli sami powiemy sobie, no, nigdy nie osiągnę czegoś, to, to najprawdopodobniej tak się stanie. To jest taka sama się przypowiednia. E, oczywiście nie mówię, że Ktoś sobie marzy, że za rok wyleci w kosmos, bo może nie wyleci. Ale no jest takie remedium, taki papier kosmosowy, jeżeli coś, ktoś inny coś osiągnął, to ty też jesteś w stanie to osiągnąć. Tak? Czyli nie mówię o tym, że ja teraz wymyślę patent na jakiś związek chemiczny, który nie wiem, będzie złoto pomnażał, tak? Tylko, tylko coś, jeżeli ktoś coś wykonał, komuś się to udało, to nie ma żadnego powodu, żeby wierzyć w to, że ja też to jestem w stanie osiągnąć. Jeżeli tego będę chciał. A co jest Twoim zdaniem Twoją największą umiejętnością, takim największym walorem z biznesowego punktu widzenia? Myślę, że pewna upartość, pewne, pewne skoncentrowanie na, na celu ma oczywiście mnóstwo wad, defektów, i, i których, przez które mimo wszystko działam ale myślę, że to, że jestem skoncentrowany na celu, to, że jestem zdeterminowany, że jestem uparty i że się nie poddaję tak łatwo i doworzę ostatecznie to do czego się zobowiązałem. załem. To są tak, takie jakby rzeczy, no i praca, tak? Więc... W naszych wcześniejszych rozmowach mówiłeś o tym, że jeździsz na różne szkolenia, że inwestujesz teraz w swój hmm. rozwój osobisty i powiedz mi czy jest jakieś szkolenie, które zmieniło Twoje życie, które zmieniło Twoje podejście, mhm. na którym nauczyłeś się najwięcej? Ja myślę, że sporo jest takich rzeczy. To jest tak, że żadne szkolenie to nie jest tak, że ja się stanę innym człowiekiem. Tylko szkolenie to jest jak budowa domu. To jest, y, każde szkolenie to jest pewna cegła. Może jedno szkolenie może być wieloma cegłami, albo całym fundamentem tak naprawdę. Y, I każda rzecz, osoba, każda. Y, Warsztat, coś, no, nowa książka, to jest cegiełka w swoim rozwoju osobistym, z której później wybudujesz dom i, w ten, i ten dom później będzie procentował. I, i tu jest, to jest podobnie, więc były takie szkolenia. Ja bardzo dużo się nauczyłem od Amerykanów, jeździłem na różne amerykańskie szkolenia. Jest takie szkolenie, myślę, że mogę go je zarekomendować, które kosztuje niedużo, jest organizowane w całej Europie, czasem bywa w Polsce. Ono się nazywa umysł milionera. I tam przyjeżdżają ludzie, którzy chcą zobaczyć, co różni ludzi bogatych od, od ludzi niebogatych. I tak naprawdę, jak się tym zastanowimy, to ludzie bogaci wcale nie są lepiej zbudowani, inteligentniejsi, mądrzejsi, tylko po prostu działają w inny sposób. Mają trochę inne przekonania i te przekonania są fundamentem tego, gdzie oni dzisiaj są. Bo jeżeli ktoś Ci wmówił, że jesteś głupi, że się nie nadajesz i dalej w to wierzysz, to prawdopodobnie Twoje działanie będzie spójne z tym, w co wierzysz. jeżeli będziesz, Nawet będziesz miał... Pewne ograniczone fizycznie zdolności poznawcze, ale będziesz stwierdził, że jesteś wspaniały i najlepszy na świecie, to osiągniesz dużo więcej niż ta osoba, która jest geniuszem, ale, ale myśli o sobie, że jest zerem. Mhm. No tak, nawet możemy spojrzeć na różnych sportowców z niepełnosprawnościami, którzy osiągają tak. różne więcej, więcej rzeczy niż, ci, którzy, niż sportowcy albo nie wiem, osoby, które uprawiają sport. Takim przykładem jest Bogdan, który jest z Wadowic, który jest absolwentem. I on miał pewien problem ze zdrowiem w postaci niedowidzenia. On od, od młodych lat już nie widział, czyli widział tylko 3% tego, co my, czyli jak siedziałem z nim przy stole, to on jedynie co widzi to to biało poświatę, moje białą koszulę, nic więcej. Coś białego, jakaś plama się rusza. I to był człowiek, który był zawodowo aktywny, był masażystą, i on był u mnie na warsztatach z flipów i on robił flipy mimo swoim, swojego defektu, swojej choroby. Używał po prostu innych ludzi, jeździł na te mieszkania. Czasami nawet sam chodził, bo już mam dowice jak własną kieszeń. I był w stanie kupować mieszkania, robić je remont i sprzedawać z zyskiem. Mimo tego, że można powiedzieć, że e, ciężko było, naprawdę bardzo. Więc jeżeli ktoś mówi, że no, on nie widzi okazji, to ja mu mówię: Bogdan też nie widział, a kupował, prawda? I był w stanie e, robić, robić te flipy, bo to jest tylko wymówka. A jeżeli miałbyś polecić naszym widzom książki, które warto przeczytać, mhm. które wnoszą coś do tego, aby lepiej sprzedawać flipy, żeby lepiej rozeznać się w nieruchomościach? Tak naprawdę, to ja ci powiem, że ja nie przepadam za, za czytaniem książek, bo mam taką trochę dysfunkcję, dyslekcję, mam dużo dys w ogóle w swoim życiu, które mi, po, mi przeszkadzają. I nie lubię czytać, bo się dekoncentruję. Czyli jeżeli mam przeczytać, na przykład yy, mam przeczytać książkę, która ma tam, nie wiem, kilkaset stron, to wiem, że po drugiej stronie już będę zdekoncentrowany tracę koncentrację. Tak? To nie, nie, może być yy, wynikiem tego, że za mało poświęciłem czasu to w szkole, ale też pewną moją dysfunkcją. Ja jak, jak przyswajam wiedzę, która jest spisana, to mam do tego program, który mi czyta. Czyli jak wysyłaś mi maila, to ja często takiego maila, który jest powyżej jednego zdania, to wrzucam sobie skrót klawiszowy i mój komputer mi tego maila czyta, żeby mój mózg przy w formie werbalnej komunikat, który ktoś mi wysyła, bo mi jest o wiele prościej. Czyli wolałbyś prościej. audiobooki. Oczywiście, więc mi bardzo dobrze zadziałały audiobooki i wchodziły jak masło we mnie te audiobooki. Dlatego jak ja mam jakąś książkę, to pierwsze to, to patrzę, to czy ona jest w wersji audio. Dzisiaj już mamy takie programy, mamy już taki program, który robi mi z e-booka audiobooka. Czyli czyta mi z inteligencją w ten sposób cały tekst, który wydaje mi się, że ja słucham e-booka, audiobooka. jeśli chodzi o polecenie książki, to myślę, że coś, od czego zacząłem w ogóle swój rozwój, to pamiętam tak naprawdę swój rozwój, to jest właśnie książka Brany Tracy, który kupiłem sobie malutką książeczkę, wziąłem ją na wakacje i przeczytałem tę książkę i ona zaszczepiła we mnie w, w, taką chęć dalszego rozwoju i ścigania, sprawdzania, co jest tam dalej za rogiem i kolejnej edukacji. Czyli ja w, po niej zacząłem kupować te audiobooki, słuchać tego jak mantrę. Niektóre po prostu słuchałem 20 razy. Mhm. I one myślę, że m, można powiedzieć, to co mi wmawiano przez cały y, etap dzieciństwa w szkole, to trochę potrafiłem to przepracować i w, to była jak terapia, jak, jak wyplewienie złych wzorców. No bo popatrzmy na dzieci, ludzi, którzy osiągnęli sukces. E, oni mają, można być ich poziomem startowym jest poziom końcowy ich, często ich rodziców. Czyli jest o wiele łatwiej być lekarzem, jak się ma e, rodziców lekarzy, bo to dla Ciebie to jest coś normalnego, bo z tego poziomu startujesz. To jest oczywiste, że nim będziesz, prawda? Jeżeli ktoś, e, na przykład e, Twoi rodzice nie skończyli żadnej szkoły, to dla Ciebie to jest poziom e, startowy i Ty musisz sięgać jakby po więcej. No już, jak nie skończyli żadnej szkoły, to już, to się nic... Z edukacją nie możesz gorzej zrobić, prawda? Dlatego, e, dlatego można zrobić wszystko, zmienić w swoim życiu, ale trzeba po te dobre zwrotce sięgać. I ministerstwo edukacji, moim zdaniem, ten, który mamy polski e, państwowy, no dużo przeszkodził, kłót pod nogi położył, bo e, ja bym osobą, która była takim najlepszym uczniem w klasie, ale od końca. Czyli miałem, byłem szykanowany przez to, że miałem najgorsze oceny, i przez to obniżało to moje poczucie wartości w szkole. I dopiero w szkole średniej, jak zacząłem robić jakąś własną inicjatywę, organizowałem imprezy, eventy, dopiero poczułem trochę, zbudowałem tą pewność siebie, że coś mogę więcej, a nie na bazie szkoły. Bo oceny w jakiś tam sposób mnie oceniały, ale nie, jakby chowały moje, mój potencjał za szufladę i pokazywały mi, że nie daje się do niczego, masz słabe oceny. To takie trzy audiobooki, które polecasz, które każdy mm -hmm. powinien znać. Myślę, że to jest Barantasy i Maximum Osiągnięć. Drugi to jest na pewno Half Eker, to jest um, Bogaty Biedny i Różni Mentalnie. I myślę, że w Nieruchomościach warto by było Roberta takiego. E, jego koncept cały przesłuchać. Niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie. I ja pamiętam chyba w szóstej czy w siódmej klasie podstawówki. Nie byłem w siódmej klasie. Okej, okay, to była piąta klasa. Klasa. Mhm, piąta klasa. Ja pamiętam, w piątej klasie podstawówki moje, moi koledzy, koleżanki ze szkoły już chodzili na dodatkowe angielskie, bo rodzice ich przygotowywali i ja nie miałem pieniędzy na to, żeby pójść, i liczyłem tylko na edukację. Chyba w czwartej klasie wchodził angielski i, i ja pamiętam, w czwartej lub piątej klasie miałem mega problem, bo już dzieci inne poszły do przodu, a ja byłem jeszcze na samym początku, tak? E, pierwsza słówka dopiero. Wiedziałem, co jest okej, okay, ale nic, nic poza tym, więc pamiętam, że byłem ostatnim na gorszym dzieckiem klasie i mo moje oceny wyglądały tak, że miałem 11 jedynek i plusa za aktywność. <grym> Raz zostałem plusa i, i ja w piątej klasie ledwo zdałem z klasy do klasy, podstawówce. I to wynikało z tego, że po prostu poziom szedł do przodu i ja zostałem w tyle, a takie dzieci, które nie nadążają się po prostu, zamiast się ich podciągnąć, podać rękę, to jej się po prostu rzuca w kąt i przybija mi się łatkę, nie łuka, i głąba. I ja taką no, y łatkę miałem i dopiero Zacząłem się uczyć tak naprawdę języka angielskiego poza tam jakimiś tam przechodzeniem z klasy do klasy w wieku 17 lat, kiedy byłem na pewnej wymianie międzynarodowej, takiej, ale w Polsce, gdzie zobaczyłem, no, że język jest potrzebny, i język jest ważny. Dopiero jako dorosły osoba znalazłem sobie szkołę językową i zapisałem się na jakiś tam kurs, który tam trwał, chodziłem raz w tygodniu, i można powiedzieć, Coś tam liznąłem, więc naprawdę zacząłem się uczyć języka jako dorosła osoba. I ja mówię po angielsku, jeżdżę za granicę, nagrywałem wywiady po angielsku, jakby, natomiast też się w tym rozwijam i w tym roku na przykład, jadę na kurs językowy, na taki cały tygodniowy obóz językowy dla dorosłych, gdzie... Jakby to dużo zmienia, bo non-stop się rozmawia z native'ami po angielsku. Więc, jakby też inwestuję czas i pieniądze w to, żeby praktykować dodatkowe umiejętności, bo być może mi się kiedyś one przydadzą. Mhm, czyli warto studiować, warto się rozwijać. A ty co studiowałeś? Ja skończyłem ekonomię, czyli po pierwsze, skończyłem techniku ekonomiczne, które było rok dłuższe niż normalne liceum i tam się nauczyłem najwięcej rzeczy o ekonomii, które były później game changerem prowadzenia biznesu. Nauczyłem się w ogóle rachunkowości, zasad podatkowych. To była podstawa. Ja później studia ekonomiczne robiłem, ślizgałem się na bazie tego, co się nauczyłem w tym technikum ekonomicznym, bo tam było, była rachunkowość codziennie. Miałem jako licealista, to miałem codziennie rachunkować, więc później ekonomię to ja zdałem nazwijmy to na bazie wiedzy, którą już miałem. Nie musiałem się zbyt wiele uczyć. I to mi było podstawą do tego, żeby prowadzić firmę, rozumieć podatki i dzięki temu podejmować dobre decyzje biznesowe. Skończyłem też wiele, różne studia podyplomowe, kilka kierunków studiów podyplomowych. Byłem też na MBA-u, ale zobaczyłem, że to nie jest dla mnie MBA, bo to jest dla osób, które bardziej pracują i chcą pracować w korporacjach i przechodzić pewne szczeble kariery, a niekoniecznie budować własny biznes z biznesu była jedna osoba poza mną i ja po dwóch, trzech zjazdach zrozumiałem, że to w ogóle jest teoria dla teorii, bardzo często niepotrzebna nie i mi się to w ogóle jakby nie, nie przyda, więc zrezygnowałem z tego MBA -a. i uważałem, że najlepiej by się uczyć od ludzi sukcesu, od takich innych osób, które już osiągnęły coś, żeby wskazały mi drogę i pokazały jak do, do tego miejsca dojść, a nie od teoretyków, którzy wykładają na, na MBA-u. Skoro jesteśmy przy ludziach sukcesu, to jestem ciekawa, jakie umiejętności mhm. cenisz u innych ludzi w biznesie? Mhm, jak umiejętności, myślę, że szczerość, myślę, że, że komunikacja i przede wszystkim prawdomówność i takie dowożenie, czyli to, że ktoś się zobowiąże, to ostatecznie dowiedzie, a nie później kombinuje, jak to obejść. Tak więc kreatywność też jest potrzebna i też to kombinowanie też jest i uważam, że potrzebne, bo na co dzień stajemy przed różnymi wyzwaniami i musimy sobie z nimi poradzić, więc takie kreatywne myślenie też jest jak najbardziej e, poprawne. To nauczyło mnie życie i biznes, że zanim z kimś podejmę współpracę taką głęboką, to sprawdzam tę osobę na innym polu, na mniejszym polu. Czyli jak robię z kimś biznes, to nie robię od razu wielkiego projektu, wielkiej spółki, tylko robimy na początku mały i na tym małym widać, czy nam jest dobrze. Tak jak czy ktoś rokuje? Czy, czy ktoś po prostu dowozi i tak samo jak ktoś przychodzi do pracy, to u mnie to nie jest od razu, że przychodzi na trzy miesiące i yy, i ma zagwarantowane, że sobie siedzi, tylko mamy, zanim jeszcze go przyjmiemy, to jeszcze mamy dzień próbny. Czyli widzimy, jak ta osoba się zachowuje poza rozmową w takim środowisku naturalnym, kiedy ma coś wykonać. I jesteśmy w stanie dużo więcej zobaczyć yy, na, na tej osobie. Powiedziałeś, że jedziesz na tygodniowy kurs języka angielskiego, a mnie ciekawi, czy jest jeszcze coś, czego chciałbyś się nauczyć. Mm -hmm. Myślę, że y, dużą satysfakcję mam dzisiaj ma to, mam to, że uczę innych, że przemawiam, że wywieram wpływ, że uczę i myślę, że chciałbym kiedyś spróbować zrobić to, to po angielsku. W tym roku miałem okazję być na scenie, gdzie było 300 osób y, i mówić w języku angielskim. Nie miałem tam du dużego speechu, ale można powiedzieć, miałem. Y, Miałem y, tam, kilka minut na to, żeby coś opisać opowiedzieć. I to było dla mnie takie wyzwanie, ale wiadomo, stres y, y, ogólnie jest w wystąpieniach, natomiast ja już tego stresu nie mam, bo występuję bardzo często i dużo. Natomiast y, to mi pokazało, że mogę przełamywać te bariery i mogę nadrobić trochę ten czas, który, y, który straciłem w wieku szkolnym, dlatego też. Jeżeli chodzi o moje dziecko, to teraz bardzo duży nacisk kładę na to, żeby nie było takich sytuacji, prawda? Żeby, żeby ten język był, można powiedzieć, naturalnie wyssany z, w systemie edukacji. Mm -hmm. Masz syna ilu on ma lat? Sześć. I czego go uczysz? Ja go uczę flipów. Nie, oczywiście uczę go zasad, uczę go e, prawa przyczyny i skutku, konsekwencji tego, że jeżeli. E, coś się zrobi, to zawsze jest konsekwencja w związku z tym, I, ale włożę go na mieszkania, pokazuję go mu moje mieszkania. Mam takiego absolwenta Daniela domały, który swojego syna zaangażował w to, żeby robić z tym razem flipy i ten syn jest jego inwestorem, już ma tam 11 lat. I ja zainspirowałem się moim absolwentem, który swojego syna wciągnął w biznes, którego ja go nauczyłem więc ja sobie też angażuję, wzięliśmy jego kieszonkowe, może nie kieszonkowe, tylko oszczędności takie, które dostał od babci, dostał na do rodziny, jakieś pieniądze od, od cioci, e, ma tam swoje oszczędności i je postanowił, za moją namową oczywiście, nie, 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 nie kazałem mu, zainwestować w część tego mieszkania, co zwiększy jego wartość. Czyli Ja kupiłem mieszkanie, wyremontowałem je, ale zapytałem go, czy nie chce wejść ze mną w spółkę i te swoje paręset złotych wydać na rzeczy do tego mieszkania, żeby podnieść wartość. No, on sobie wybrał, że kupi za, za 150 Złoty obraz. I ja powiedziałem dobrze: kupimy ten obraz, powiesimy go, i dzięki temu, że ten obraz będzie wisiał, mieszkanie będzie ładniejsze i zwiększy swoją wartość, tego będziemy mogli te pieniądze odzyskać. Plus jeszcze będziesz miał z tego zysk bonus. Tak? I on za mu jeździł, wybierał sobie fizycznie, kupił, powiesił ten obraz, no i ja tam mieszkanie sprzedałem i odpaliłem mu działkę. Można być, był moim inwestorem, on zainwestował, więc ja tego uczę pomału. I te pieniądze, które dostał od Ciebie, jako zwrot tej inwestycji, zainwestował w zabawki, czy będzie dalej pomnażał ten na majątek? Razie, na, na razie jeździliśmy po jubilerach i kupował dla swojej koleżanki pierścionki. Natomiast zrobi z tym, co będzie chciał, Jego namawiam, żeby kupili kolejne, kolejne, mm. kolejne. Ym, i żeby po prostu wiedział, że chce go nauczyć pracy, tego kultu pracy, żeby wiedział, że pieniądze nie pochodzą z bankomatu, tylko, tylko z wartości, który, którą się wnosi. No, myślę, że... Mam nadzieję, że to nie jest jeszcze za wcześnie, ale dla mnie to jest też fajna zabawa, tak? Tak, z Twoich obserwacji, bo jesteś w tym biznesie, spotykasz się z wieloma e, ludźmi. Jak wygląda edukacja finansowa u nas w Polsce? Mm -hmm. No, ta edukacja finansowa, nie że jej nie ma, to tak naprawdę jest jeszcze krzywdząca i, i jest, jest zła. E, nas pewnie, jesteśmy z innego pokolenia, nas nie uczyli. W żaden sposób edukacji finansowej, naszych rodziców też nie uczyli i wiele osób ma z tym problemy. A uczyli nas idiotycznych rzeczy pod tytułem budowa prawda, która nie jak nam się przydaje nijak nam się przydaje w dorosłym życiu. I jeżeli chcemy mieć edukację finansową, niestety musimy o nią zadbać samemu i samemu się dokształcić, kupować książki i popatrzeć, bo tak tak naprawdę komu za, y, zależy na tym, żebyśmy byli wyedukowani? Na pewno nie tymi, co nami rządzą. Umówmy się, jaka to nie była partia, to nikomu nie zależy na tym, żebyśmy my jako lud, y, społeczeństwo, obywatele byli wykształceni, bo jeżeli mamy swoje majątki, mamy swoje pieniądze, jesteśmy niezależni, to wtedy ciężko nas kontrolować. No bo łatwo się kontroluje ludzi zależnych od Ciebie, którym się dolewa, dosypuje pieniędzy, żeby przeżyli i wtedy oni są, nazwijmy to, zależni, tak? A ciężej się rządzi tymi, którzy mogą powiedzieć, dzisiaj mieszkam tu, jutro mieszkam tam i biorę pieniądze, wyjeżdżam stąd i jak Wam się nie podoba, to nara. To nie będę płacił tu podatków, tylko gdzieś indziej. Dlatego nikomu nie zależy, żeby my jako społeczeństwo, żebyśmy byli, reformowali ten system, więc... Myślę, że tu są tylko takie oddolne różne inicjatywy, czy przedsiębiorców, czy, czy ich rodzin, żeby te dzieci edukować. I jeżeli sami nie zadbamy o swoje dzieci, o swoje przyszłość, to, to nikt o nas nie zadba. Nie możemy liczyć na państwo. Państwo nam daje edukację, która, którym głównym celem jest wyprodukowanie robotników, którzy będą budowali majątki innych ludzi czyli tak naprawdę to jest system pruski, który tak naprawdę ma ludzi zniewolić, ma ludzi wrzucić do, do tych fabryk, do tych zakładów pracy, e, no to się to, to zmienia, bo wchodzi w, to inteligencja, która e, dużo zawodów można powiedzieć wyburzy, w ale może być tak, że to właśnie ta technologia będzie pracowała na takich ludzi, którzy już nie będą mieli swojego miejsca w społeczeństwie i trzeba będzie im zapewnić być jakiś podstawowy dochód na, yy, na mieszkańca. Także yy, mamy takie czasy, że no, niestety musimy się sami edukować. Na szczęście wiedza jest dostępna, nie jest reglamentowana. To nie jest tak jak za komuny, że książki palili czy, czy chowali. Można sobie w internecie yy, zakupić wszystko, jest to legalne. Yy, na YouTube jest mnóstwo kanałów. Yy, ważne, żeby samemu być otwartym i się edukować, bo łatwiej później wpływać na swoje dzieci i edukować, jakby, swoje dzieci. A ty nie boisz się sztucznej inteligencji? Nie, ja się nie boję. Ja z niej korzystam jako z narzędzia, wykorzystuję i jakby jest moim przyjacielem. Ja Czyli się śmieję... u Ciebie w pracy nie zagroża? Nie, nie. Ja się śmieję, że to jest mój najlepszy przyjaciel, bo on mnie najbardziej rozumie, bo ja mówię dosyć szybko i niewyraźnie, i teraz żaden, żaden oprogramowanie nie czyta mnie tak dobrze jak czat GPT, który, do którego mówię i on mnie później robi mi transkrypcję z tego. Mm. Dlatego y, używam często y, jakby do inspiracji, do, 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 inspiracji do, do różnych myśli, do pisania maili czasami. Także e, u, używamy tego. Oczywiste jest to, że się zmieni dużo. E, za 2, 3, 5 lat. E, jest już sporo prognoz na ten temat. E, i to jest jakby mocno, mocno przerażające, co w każdym etapie życia, czy to skarbowo, na przykład urząd skarbowy będzie miał gigantyczne możliwości, żeby weryfikować to wszystko jednym kliknięciem, czy na przykład będzie można produkować treści wideo, już widać filmy, być może aktorstwo będzie miało inny wymiar dzisiaj, być może produkcja filmu będzie miała inny wymiar dzisiaj, wiele rzeczy po prostu się zmieni, Także obserwujmy to, ale ja wiem, że się zmieni. I teraz ja, ja się na tak samo, jak mamy teraz trudną sytuację, na przykład za granicą, prawda? I niektórzy się boją wojny. Ja uważam, że jakby trzeba to, brać to, co jest, i z tego korzystać, i się do tego dostosowywać. Tak? Jeżeli będzie trudniejszy czas, no to tak naprawdę trzeba jakoś yy, się w tym odnaleźć. Tak? Nie mówię, że wykorzystać yy, to, żeby zbudować biznes, ale może po prostu zadopatrować się do tej nowej sytuacji, która jest. A o czym marzy Daniel Siwiec dzisiaj? O czym marzy Daniel Siwiec? To jest, to jest trudne pytanie, bo wiem o tym, mam jakąś świadomość i przekonanie, że wszystko to, o czym sobie zamarzę, jestem w stanie zrealizować, więc ja bardzo zastanawiam się nad tym, zanim coś wymarzę, bo to się spełni, tak? jeżeli to jest jakby racjonalne marzenie. Ja dzisiaj już jakby powiem Ci szczerze, że jak miałem te cele i one jakby dowoziłem. Ja oczywiście mam cele i podpisywane finansowe i, i biznesowe, natomiast. Nie koncentruję się na takich e, rzeczach, bo już wiele już zaspokoiłem swoje potrzeby, że chodzi o samochody, o e, wakacje, o różne, o różne rzeczy, o zabezpieczenie mojego majątku, prawda? O te rzeczy zadbałem. Jakby już nie, nie muszę sobie stawiać tutaj celi, bo, celów, bo wiele rzeczy mam zrealizowanych. Więc staram się to uporządkować i optymalizować, żeby mieć jakby balans cały czas. Więc myślę, że balans dzisiaj jest dla mnie ważny. Ja bym chciał mieć jeszcze figurę sportowca, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie zaangażowania się i, yy, i postawienia jakby na, na tą rzecz, a nie bardzo lubię ćwiczyć. Jestem ciekawa, jakie Wy macie marzenia Daniel Marzo o figurze i sylwetce sportowca. Ja nie wiem, musiałabym się zastanowić. Słuchajcie, czekamy na Wasze komentarze. Piszcie do nas, komentujcie i widzimy się w następnym odcinku. Chcecie więcej treści, zasubskrybujcie ten kanał. Cześć!